Partnerem dzisiejszego odcinka jest świeżo palona, metodą mistrzowską, 100% arabika z Indii, monsunowana. Bardzo ciekawa propozycja o niskiej kwasowości. Pamiętajcie Państwo, że kupując dobry ekspres, warto zadbać też o to, aby kawa, którą do niego sypiemy, była dobra, ponieważ dobry ekspres to tylko połowa sukcesu. Kiedy wchodzicie Państwo w świat ekspresów do kawy po to, aby wybrać ten właściwy dla siebie, napotykacie wiele różnych marek, błądzicie po omacku, ta jest popularna, ta jest po prostu kiepska, tamtej nikt nie poleca, tą polecają wszyscy. Natrafiacie na Jurę, która jest droższa, która jest lepsza jakościowo. Jeżeli kupujemy dobre jakościowo lodówki, dobre jakościowo zmywarki, dobre piekarniki po to, aby służyły nam długo, czemu nie wybrać się dobrego ekspresu do kawy? Trafiacie do świata Jury i wtedy pojawiam się ja, Damian, serwisant ekspresów do kawy, pasjonata kawy, po to, aby stworzyć dla Was takie porównania, aby łatwiej było Wam się w tym świecie odnaleźć. Dziś porównam dla Was Jurę N8 EC oraz Jurę E6 EC, modele z 2022 roku. Ekspresy, które kosztują praktycznie tyle samo, a są zupełnie różne, będą przeznaczone dla dwóch różnych typów kawoszy. Bardzo ciekawe porównanie, zostańcie do końca, zapraszam. Pierwsza różnica między tymi ekspresami to oczywiście interfejs, jakim ekspres komunikuje się z nami, jakim my komunikujemy się z ekspresem. Ekspres Jura N8 EC komunikuje się z nami za pomocą ekranu TFT 2,8 cala kolorowego, a my komunikujemy się z nim przy pomocy dokładnie tego samego ekranu, ponieważ jest to ekran dotykowy. W przypadku E6 EC mamy do dyspozycji taki sam ekran, tylko nie dotykowy. Po boku, z jednej i z drugiej strony ekranu mamy po 6 przycisków, którymi my komunikujemy się z ekspresem oraz pokrętło. Pokrętło, zawór, pary, wody. Tym pokrętłem będziemy w kluczowych momentach przygotowania kaw mlecznych, czy też kaw lungo operować my osobiście. Więc to jest ekspres tak zwany one touch. Za dotknięciem jednego przycisku możemy przygotować w nim kawy mleczne, kawy lungo, kawy baristy. Natomiast w tym ekspresie my będziemy musieli tutaj wykonać dwie czynności w trakcie przygotowania kaw. Druga różnica między tymi ekspresami to jest ilość produktów, jakie możemy zaprogramować w tych ekspresach do kawy, które możemy przygotować i też jakie to są produkty. Zgodnie z instrukcją obsługi w ekspresie do kawy Jura E6 EC możemy zaprogramować 11 specjałów kawowych. Tak naprawdę jest to 8 różnych produktów plus kilka modyfikacji, a w ekspresie Jura N8 15 to jest 12 plus kilka modyfikacji. Właściwie to 10 i kilka modyfikacji, jeżeli liczyć kawy podwójne jako tak naprawdę te same kawy. Ogólnie rzecz biorąc, w ekspresie do kawy Jura N8 możemy przygotować Doppio, Cortado, Latte Macchiato Extra Shot i Flat White, Flat White Extra Shot. I tych kaw, które teraz wymieniłem, nie możemy przygotować w tym ekspresie E6. Natomiast w ekspresie E6 możemy przygotować Lungo Baristy oraz Macchiato. A takich kaw nie możemy zaprogramować z kolei w tym ekspresie. Jeżeli chcecie oczywiście Państwo wiedzieć, znać wszystkie kawy, jakie możemy zaprogramować, czy to w jednym, czy w drugim modelu, zapraszam do filmów, w których zrobiłem unboxing, zaprezentowałem w pełni te ekspresy do kawy. Szczegółowo, bardzo szczegółowo opowiedziałem o tym, jak się uruchamia ten ekspres, zaparzyłem kilka kaw, pokazałem, jakie są funkcjonalności i technologie. Odnośniki do tych filmów zostawię na dole w opisie filmu. A teraz wróćmy z powrotem do różnic. Teraz może różnica estetyczna. Te ekspresy mają zupełnie inny design. Tak jak Państwo widzicie, wydaje się na pierwszy rzut oka, że ten ekspres jest mniejszy. Faktycznie ma mniejszą bryłę, ale tutaj odstaje mu zbiornik na wodę, który notabene wygląda świetnie. Ale ten ekspres w związku z tym nie jest wcale węższy od E6. Jedyna różnica w wymiarze to tak naprawdę wysokość. Ten ekspres Jura N8 jest niższy o 3 cm od ekspresu do kawy Jura E6. W związku z tym, że jest niższy, to tutaj kolejna różnica, ma mniejsze zasobniki, mniejszy zbiornik na wodę, 1,1 litra versus 1,9 litra, mniejszy zbiornik na ziarno, 125 gramów versus 280 gramów.
gramów oraz mniejszy zbiornik na odpady po kawie, maksymalnie 10 porcji odpadów po kawie, tutaj mamy maksymalnie 16 porcji odpadów po kawie. Jeszcze jedna drobna różnica estetyczna, Express do kawy Jura NA8 ma podświetlenie filiżanek. To naprawdę wygląda bardzo ładnie, Express do kawy Jura E6 nie posiada tej funkcjonalności. Ostatnia różnica, oczywiście kluczowa między tymi dwoma ekspresami, która ustawi Państwa w dwóch oddzielnych grupach, oczywiście po to, aby podać sobie rękę, ale zachować swoje poglądy na temat picia kawy, to jest fakt, że w jednym ekspresie mamy do dyspozycji moduł zaparzający mniejszy o maksymalnej pojemności 10 g zmielonego ziarna na jedną porcję, natomiast w drugim o maksymalnej pojemności 16 g na jedną porcję kawy. Ta różnica może nie jest duża, ale wespół z taką różnicą, którą wymieniłem na początku, że ten ekspres przygotuje kawę mleczną za dotknięciem jednego przycisku. W związku z tym kawę mleczną w tym ekspresie będziemy przygotowywać wygodnie i łatwo. W tym ekspresie będziemy musieli poświęcić na to odrobinę czasu, bo będziemy przy ekspresie, będziemy otwierać, zamykać zawór gorącej pary do przygotowania mleka. Cóż, ten ekspres będzie przeznaczony dla kawoszy, którzy przedkładają łatwość przygotowania kaw mlecznych nad intensywność aromatu, smaku kaw czarnych. Ta różnica w tej najnowszej generacji tych dwóch ekspresów do kawy trochę się zaciera ze względu na to, że w ekspresie do kawy Jura NA8 EC mamy możliwość przygotowania kaw białych extra shot, czyli na podwójnym namieleniu. Mamy możliwość przygotowania espresso doppio z podwójnego namielenia. Mamy możliwość przygotowania w końcu podwójnego espresso i podwójnej kawy czarnej. W związku z tym te kawy też mogą być intensywne. Pełne. Cóż, jeżeli ktoś lubi naprawdę bardzo mocne kawy i pije tych kaw bardzo dużo, wielkość zasobników, to mimo wszystko będzie zerkał na ekspres do kawy E6. Jednak ekspres do kawy Jura NA8 wydaje się bardzo ciekawą propozycją w tej wersji EC. Ba, powiedziałbym nawet, że może on konkurować z ekspresem do kawy Jura E8, który jest o rząd wyżej, linię wyżej. Ma bardzo ciekawe funkcjonalności i technologie, jednak no, ten ekspres nie bardzo już mu ustępuje. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć tamto porównanie, zapraszam do mnie na kanał. Jeżeli chcecie obejrzeć szczegółowe filmy, tak jak wspominałem, są one dostępne w opisie. Mam nadzieję, że ten filmik był merytoryczny. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawiam tutaj u góry kontakt do nas. Jeżeli filmik się podobał, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie kanału. Bardzo dużym, takim wymiernym, docenionym. Dziękuję za przygotowaną tutaj przeze mnie pracę. Byłoby to, gdybyście Państwo uczynili z nas dostawców swojej kawy, akcesoriów, czy też samych ekspresów do kawy. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmu. Przygodę z ekspresami do kawy rozpoczęliśmy w 2000 roku. Od tego czasu sprzedaliśmy i przeserwisowaliśmy dziesiątki tysięcy ekspresów, sprawiając, że poranki setek tysięcy osób stały się przyjemniejsze. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem dwóch pionierskich marek ekspresów do kawy, Jura i WMF. Doradzamy na etapie zakupu, pomagamy na etapie eksploatacji. Setki ton kawy, które przez nasz magazyn trafiły do Państwa domów, możemy zaliczyć do popularyzowania i rozwijania kultury picia kawy w Polsce. Co możemy dla Państwa zrobić? Dostarczymy ekspres bezpiecznie kurierem następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia gratis. Równie szybko dostarczamy kawę, akcesoria i detergenty do pielęgnacji. Co najważniejsze, służymy rzetelną i merytoryczną poradą przed, w trakcie i po zakupie. A taka porada potrafi być bezcenna. Dlatego zachęcamy do wybrania nas jako Państwa kontrahentów.